dzisiejszym odcinku hostuję turniej tylko dla skinów Fundament. Wszystko polega na tym, że Rafa też bierze udział w tym turnieju, ale ja nie będę wiedziała, który to jest on, ponieważ wszyscy będą mieli anonimowe niki. Moim zadaniem jest odgadnąć, który to jest właśnie on. Także zanim zaczniemy, każdy zostawia łapeczkę w górę, subskrybuje ten kanał, no i oczywiście wpisuje kod w sklepie Evela. Jak widzicie, wszyscy w lobby mają skiny Fundamenta. Ale ja też mam jakby co. Dobra, także lecimy sobie i my sobie od razu tutaj spadniemy na jakieś miasteczko. No i oczywiście ja nie będę w ogóle widziała ników, żebym się tutaj nie miała jakichś podejrzeń. Tutaj tak samo sobie oddzieliliśmy, nie widzę w ogóle monitora Rafała, żeby tutaj właśnie nie widzieć, gdzie on jest, na jaką miejscówkę poleciał. Ja tutaj od razu lecę, podkładam się i obserwujemy i robimy śledztwo. Ile Ewela wygrywa fałdolców, jak ona odgadnie, gdzie ty jesteś? Kupię ci coś po prostu. Dobra, ja muszę się podłożyć i ja tutaj głupio zrobiłam. Wiecie, co zrobiłam? Ja po prostu poleciałam i nie zobaczyłam, czy ktoś tu leci, więc bierzemy i spadamy z wysokości. Zbieramy macy szybko. Ja mam problem, bo kogoś mam. Czy Ewela tutaj nie będzie miała szansy odgadnąć, gdzie jest Rafał? Podpadnie od razu, też tak może być. Wiesz co, jednak jest dobrze i ja mam namiot tutaj też. Uleczę się szybko. Ja SMG-ka mam fioletowego w namiocie. Ja mam tutaj pewną taktykę już, jak ja to zrobię, ale najpierw muszę tutaj paść i wam wszystko wytłumaczę. Ja zbieram teraz matcy i wszystko, żebyśmy tu mieli, wiecie. W ogóle jak wam się podobają takie odcinki, koniecznie zostawcie łapkę. Dobra, zajmuję 85. miejsce. A myślisz, że już mnie widziałaś, czy jeszcze nie? Myślę, że jeszcze cię nie widziałam. Mamy teraz jakiegoś tutaj typka i ja teraz sprawdzam. Mamy pizzę. Ja tutaj mam taką taktykę, że muszę patrzeć, co kto bierze. Rafał na pewno będzie brał dużo leczenia. Ej, tak nie wolno. Co, ja nie powiedziałam, że jesteś jakiś gruby czy coś, bo pizzę lubisz. Ale nie o to mi chodzi, tylko no to ja muszę zmienić taktykę. Będzie Rafał tu podsłuchuje, także ja muszę mówić ciszej, żeby on nie słyszał. On na pewno będzie miał, na 100% będzie miał rybki. Ja, ej, nie, no proszę tak nie robić, no. Wiesz, że ja miałem taki plan, że właśnie sobie wezmę ryby. No, ja tu w ogóle, co tu się w ogóle dzieje? Jak tu jakieś zbiorowisko jest, 4 typów, ktoś tu kampi. Tu w ogóle ktoś ma tylko 2 bronie, ale tutaj widzę, że apteczka, także będzie leczenie. A co to tutaj jakiś gracz 3-6-3 biega z jakimś innym graczem? Ktoś się teamuje. A jakby się to okazało, że to ty, Rafał? O, to, no to by było. Nie, to na pewno nie Rafał, ale tutaj gracz 363. My tutaj mamy ciebie na celowniku. O, czekaj, czekaj. Rafał powiedział, że ma już potkę. A czy mogę jakieś takie podpowiedzi mieć od ciebie? Mogę ci na przykład podpowiedzieć teraz, że jestem po prawej stronie mapy. Tak ci mogę. Co jakiś czas mogę ci dawać takiego mojego tipa? Ja nie wiem. Ja skąd ja to mam być, że to jest zbyt trudny odcinek, ale spaliłam, bo Rafał tutaj słyszał o tych rybkach i on teraz ani rybek powinien nie będzie zbierał. Będzie zbierał pewnie bronie, których nienawidzi. W ogóle leczenia. Ja nie wiem czemu, ale czuję, że to jesteś ty. A gdzie jest? Gdzie jest? Na stacji. A to nie ja. A, słyszeliście to takie zachwianie w głosie? Nie, no ja ci powiem. Jak będziesz wiedzieć, który to ja ci powiem. Tylko musisz być przekonana i masz jedną szansę tylko. Tam mnie ktoś obserwował tak swoją drogą. Nie wiem, czy to byłaś ty. Co ty gadasz? Ja teraz ciebie tam straciłam. Spajderki. Robimy kampę i szukamy kogoś, kto ma spajderki. Ej, ty masz dobre te. Ty masz dobre 200 IQ, no. 200 IQ, Ewela 200 IQ, ale pewnie ty wyrzuciłeś teraz spajderki. Ja powiedziałam spajderki i Rafał od razu wyrzucił w krzaki. Fotki, no ja na pewno będę po ekwipunku patrzyła. Nie ma matsów. Rafał lubi zbierać matsy. Czy musi mieć matsy? To chyba nie. I ty lubisz się szybko przemieszczać po mapie. Albo samochodem, albo właśnie spajderkami. Niezbyt często chyba chodzisz tak na nogach, tak se o. Dobra, siema. Powiem ci tyle, Ewela, że mam fraga pierwszego. W ogóle typek robi challenge samoleczenie. Nie ma ani jednej broni, co on to w ogóle? Rafał, ktoś robi odcinek, że pływa dookoła całej mapy na twoim customie. Wow. Dobra, siema. Może to jestem ja? Nie, ja już mam drugiego fraga aktualnie. To jest Rafał ten drugi, to się ten typek bije z nim, patrzcie się. Tak, porobiłeś teraz typa, tak? Nie. Yeah. Masz niebies-zielonego akacza i masz 4 potki i to jesteś na 99,9% ty. No to nie jestem ja, od razu ci mówię. Jezus, jakie to jest mocne. I teraz Rafał specjalnie mówi, Jezus, jakie to jest mocne, żebym ja tutaj myślała, że wiecie. Ale ciebie ty jesteś ten. Ciebie się da łatwo strollować. Mi się wydaje, że Rafał to wygra. Więc poczekam do samego końca i ten, kto wygra, to powiem, o, to Rafa. I wtedy jeszcze tutaj są w strefie, ale za chwilkę już nie będą. O, widzę gości. Kurde, ej, boję się tego customa grać normalnie. Wow.
Tu ktoś w ogóle stoi w miejscu, zaciął się, ale ma trzy rybki. Ewela, mam trzeciego fraga, jakby co? Co to w ogóle? Ktoś na Skybase jest. Ja tutaj ci podpowiedzi trochę daję. Nie, to jest Skybase? Nie, to ktoś się tak wybudował. Ja cię kręcę, ile tu jest ludzi. Czy ty jesteś na kopalni? Nie, ani troszkę. No come on, nie mogę nic trafić. 32 osoby, tak by the way. A w którym momencie ja muszę powiedzieć, który to jesteś ty? Mogę do samego końca czekać? Możesz. To jest w ogóle typek, który ma same złote bronie. To jest mój strzał. Nie, jeszcze nie, ale tak muszę poobserwować. Nie mogę tutaj tej osoby zgubić. Na środku strefy zbudowany. Ja mogę podsłuchiwać, jak ty tam klikasz, czy nie bardzo? Nie możesz. Ty tutaj na pewno będziesz chciał jakieś kile porobić. A nie kampić cały czas w wieczku. Ej, 24 osoby, mam 3 kile, Ewela. Wątpię, żebyś kamp, ty raczej nie kampisz w krzaku, co? Ej, nie mam zielonego pojęcia, który to jesteś, czekaj. No bo mi trafiło na tego gościa, dalej żyje ten, co jest na statku, co poza strefą. Sprayuje się teraz. Niestety Rafał zapomniał sobie dać niku anonimowego i widziałam niestety po tym, ile osób go obserwowało, że to był on. Także anulowana pierwsza runda, przechodzimy do rundy numer 2. O, mam gościa. O! Eliminacja. Ktoś tu jest. XD. Ewelina, żebyś ty wiedziała, kto gdzieś siedział. Także niestety Rafał tutaj podniósł mi troszkę poprzeczkę, bo ja też tutaj miałam jakiś trop. Teraz mamy 41 osób. Dalej jestem tutaj, podtrzymuję to, że Rafał może mieć ryby, może mieć spajderki, może mieć... Nie wiem, czy teraz jaki ma bronię, bo tutaj się nic nie dowiedziałam. Teraz obserwujemy sobie tutaj jakiegoś pana, który pędzi do strefy. Także zanim on pojedzie do strefy, to my szukamy Rafy. O, patrzcie się, kto tu jest, jakiś... Jakiś łowca rybek. No i to już jest jakiś tam trop. Ja na razie muszę sobie poobserwować. Ło, jak ktoś tu oberwał. Co za biedaczek. W ogóle też muszę na to patrzeć, że Rafał, on raczej... Co Rafał? Ty raczej lubisz się budować do góry i być na high groundzie tutaj. Ale ktoś tu podjechał. Nie wiem, czy nie zginę przez te moje lagi. Co to, jakiś dinozaur idzie? Pierwszy raz widzę tego dinozaura. Czy ty masz jakiegoś killa, Rafał? Zaraz będę miał może z tego gościa. Tylko problem mam z tym, że jak kogoś dojeżdżam, to dzieją się takie rzeczy. Że masz lagi? Że mam lagi, w sensie no. Czy jest jakiś typek, jakieś rękawice, jakieś szare itemki. No Lipton w ogóle w tamtym meczu to wszyscy mieli jakieś złote rzeczy. Dobra, robimy szybki przegląd graczy. Mamy 33 graczy. Teraz jakoś wszyscy ostrożniej grają. Tutaj mamy też jakiegoś spidera, mamy wędkę, ale nie ma żadnych rybek. Ale może tutaj już rybki zostały wykorzystane. A z tego co słyszeliście, Rafał miał małe problemy i może właśnie wykorzystał te rybki. Mogłabym jeszcze tutaj jakoś tak śledztwo zrobić po skórce na broń, ale nie wiem totalnie, jakimi skórkami Rafał gra. To na pewno nie Rafa. Tutaj następny kampi. I sami kamperzy jakoś w tym meczu. No to mi to trochę tak śmierdzi Rafałem, ale... Co ci śmierdzi? Ja nie śmierdzę, halo. Śmierdzi Rafą. I 29 osób jest, nice. Dużo, nie? Jak ta strefa się zamknie, to teraz się będzie działo. Ktoś kampi w krzaku, ale ma rękawice i ma pizzę, co bym przypisywała do Rafy, ale w kampienie w krzaku raczej bym do niego nie przypisywała. On bardziej puszuje chyba, tak się to mówi, nie? Właśnie, ja muszę też na kilo wpatrzeć. Jakim Rafał kilofem najczęściej gra? Masakra! Ty, Rafał, czy ty padłeś właśnie i teraz tak się... Nie. Myślałem, że padłeś! No, zaraz pewnie to zrobię. To idziemy szukać Rafała w takim razie. Czyli mam ziomeczka, wiem gdzie on jest. Ło. Rybki, rękawice, harpun, shotgun, potki. To już mówi Rafa. O! Co to w ogóle było? Ej, tu jakieś 200 IQ kryjówka była. Czy Rafał ma 200 IQ? Czy on by się tak schował? 100! Ja staram się znaleźć gościa, ale to mi tak pokazuje przez chwilunię. A nie bijesz się teraz? Biję cały czas. Tu ktoś ucieka, co tu w ogóle? Jakie, jakie tutaj... Nie, to była rękawica, myślałam, że tyle miał złotych itemków, a to była rękawica. Rafał szuka jakiegoś typa, okej. Edycja. O, tak robi Rafał.
Jak? Tak patrzysz przez ścianę, albo tak okno i tak boczkiem, albo tak jest niedobudowana cegłą i patrzysz przez tą cegłę. 256. Muszę całą rundkę zrobić. 20 graczy i dopiero wrócę. Tu już się zaczyna nerwowo. Tu jak już strefa dojdzie, to będzie bardzo malutka i będzie się dużo działo. No! No! Co jest? Bo mnie dostał, a powinien. Dobra, Ewela, co się dzieje? No, próbuję tutaj wywnioskować, który to ty, ale to jest ciężkie, zbyt ciężkie. To było niesamowite, co tu się działo w tej chwili. Byłem pewien, że zginę, byłem pewny tego. Nie, to mi tak wygląda najbardziej Rafałowo. O, żeż choinka. Co? Nie mogę ci powiedzieć, coś niesamowitego się tu wydarzyło w tej chwili. 16 osób. Ej, umówmy się, że to top 5 musisz już powiedzieć, który to ja, okej? Okay? Dobra, to mi się wydaje, że to jesteś ty w takim razie. No to co robię aktualnie? Zedytowałeś teraz daszek, budujesz się do góry z metalu. Masz raz, dwa, trzy złote bronie, rękawice i podkę. Prawie go wyeliminowałem, o ja cię kręcę. I teraz słyszałam, że kłamiesz. Niestety, ale znaczy, niestety. Z Rafałem już się znamy 8 lat i wiem, że to było kłamstwo. I wydaje mi się, że to jest na 99% Rafał. I mogę już teraz, żeby może nie było tak... Dobrze, Rafa. Żeby nie było tak, że tutaj czekam do ostatniej chwili, to ja już zostaję na tej osobie i to jest moja odpowiedź, że to jesteś ty. Ale że który? No, ja obserwuję i teraz widzowie pewnie widzą, czy to jesteś ty, czy nie. Ale ja mówię, że to jesteś ty. Trochę się zdradziłeś, że ci dziękuję tą twoją reakcją, ale tak to totalnie bym nie wiedziała, który... No co za... Dobra, na 100% to jesteś ty. To nie ja, Ewela. Buduj się, dobra, to kibicujemy w takim razie teraz. No to jesteś na 1000% już. Dobra, czyli wygram kę po dolce. Jeszcze ten dinozaur tutaj w tej... Co tu się dzieje? 10 osób zostało do końca. Ej, ale tam oni biedni. Ciekawie, ile osób w tym meczu zginęło przez dinozaura. Utypek! Co to było? Ty go strzeliłeś? Tak. Jak to? Przecież nawet nie broni nie wyciągnąłeś. No i tak jak mówiłam, Rafał właśnie, on zawsze wybiera high grandy. W sensie wie, że to jest duża przewaga, jak się jest na high grandzie i wykorzystuje to. I za chwilę też może spaść na przykład. Ale ma mało też maców. Ale tutaj patrzcie się, podjechał. 5 osób zostało. Aha, ktoś wyszedł na mnie. O, a miałam mówić właśnie, że nikt nie wychodzi nad ciebie. O ciebie. Wow, ja w ogóle go nie widziałam. Ajajajajaj. Tywek z Highgrounda. Drugie miejsce, ale odgadłam, także ja czekam na prezent. Także to by było na tyle w tym odcinku. Ja na pewno wam się pochwalę, co dostałam od Rafała. No i oczywiście zapraszam na was tutaj na ostatnie nasze filmy. I pamiętajcie o kodzie w sklepie Ewela.